Cześć, siemanko, Guten Morgen, z tej strony Woron Kolarzyna, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, ile kosztował mnie mój Fujikson, żeby wyglądał tak jak wygląda i jest w takim stanie, jakim jest stanie. Także będą dzisiaj tematy o pieniądzach. Zapraszam. Wiem, że nasuwa Wam się w tej chwili pytanie, po co Ci taki rower, po co Ci było wydawać tyle pieniędzy. Na to pytanie będę chciał odpowiedzieć w kolejnym filmie, żeby tutaj nie poruszać tego tematu. Tutaj będziemy mówili tylko o kasie i o sprzęcie. Także lecimy po kolei. Jak już oglądacie i śledzicie kanał, to wiecie, że moim obecnym rowerem, na którym się poruszam, jest Fuji SL 2.2.3 z 2021 roku, który zakupiłem w tamtym roku, w 2023, może i 2 lata po premierze, ale uwierzcie, szkoda, że nie udało mi się wtedy znaleźć nowego modelu, gdzie tam oznaczenie jest 1, wtedy Fuji daje nam lepszy i lżejszy karbon, gdzie w modelu 2 bodajże 3 2-3 to ja mam w modelu 1.2, ogólnie jedyneczka to jest ten lepszy karbon w Fuji, dwójka to jest ten słabszy i ten lepszy karbon, rama tego Fujiksona ważyłaby jedyne 700 gram niecałe, tutaj jest chyba bodajże 900, także i tak jest bardzo mało. I jestem bardzo zaskoczony sztywnością tego roweru, ale tak, na taki plus, że nie jest on niewygodny, a po prostu jak kozica wjeżdża pod góreczki, także to jest jego chyba największy atut, co też pokazuje to, jak ma poprowadzony tylny trójkąt. Nie jest on gdzieś tam trochę niżej pod siodełkiem, niżej tej rury górnej, tylko jest równo z nią, także to świadczy o tym, że to jest taka typowa kozica. Bazą naszego roweru jest właśnie Fuji SL, który kosztował mnie, będę tak sobie patrzył tam, bo tam mam ściągawkę, który kosztował mnie 10 500 zł. Będę leciał po kolei, jak mam listę, a może w sumie tą listę wrzucę później na koniec, będzie łatwiej to później sobie podsumować. Kolejną rzeczą są koła Evenlighta Champion 45. Tutaj cena 5 500 zł. Dużo. Do tego potrzebne będą nam opony Continental GP 5000 AS 25 mm beżowe. Kosztowały mnie dwie sztuki 700 zł. Do tego trzeba dorzucić mleko, bo jeżdżę od praktycznie tego momentu, jak mam Fujiksona w systemie tubeless. I do tego musimy dorzucić mleko. Mleko kosztowało 50 zł. I są tam takie drobinki, które mają nam w razie dziurki przebicia chyba tam do 2 mm bodajże, czy tam do milimetra, są takie granuleczki i one mają tam zatkać nam tą dziurę. Do tego potrzebne są wentylki. Wentylki były firmy Gianta. Kosztowały mnie 65 zł. Jak już słyszymy, koła nie są standardowe, opony też wyleciały z oryginału. A nawet mogę Wam gdzieś tutaj pokazać rower, jaki był goły. W sumie pokazałem na początku, nieważne. Żeby te koła jakoś hamowały, bo seryjnie były 105 tarcze, to założyłem tarcze Ultegry. Taki, jeśli chodzi o mnie, to chyba cena adekwatna do wagi tych tarcz, porównując do 105, a Dura-Ace. Także tarcze kosztowały mnie 2 360 zł. I teraz chyba jedna z takich, no, moich z jednej strony widzimisię, ale niekoniecznie, jest kaseta, a praktycznie dwie kasety, bo tu zobaczycie zaraz zdjęcie. Mój wynalazek, czyli kaseta do szosy 1440. I żeby ją stworzyć, potrzebowałem dwóch kaset.
czyli typowej do MTB czy gravelowej kasety 5411. Ona tam ma chyba oznaczenie M7000 i oczywiście Ultegry 2814 czy tam 1428 i tutaj odpowiednio ceny 270 zł i 300 zł. Także kaseta no trochę kosztowała, lekka nie jest, ale ona nie ma być lekka, ona ma się sprawdzać pod góreczki. Łańcuch do tego 11-rzędowy Dura Ace'a. Dlaczego kupuję taki drogi łańcuch? Bo zauważyłem, że 105 szybciej się mi jakoś zużywa niż Dura Ace i po prostu wolę zapłacić deczko więcej i duży pojeść. Koszt 220 złocisz. Żeby obsłużyć tą kasetę, niestety zwykła 105 Ultegra czy Dura Ace tego nie obsłuży, dlatego zamieniłem przerzutkę tylną na GRX-a, tam RX812 i ona tam jest właśnie do 42 obsługuje na kasetę i przerzuteczka kosztowała mnie 350 zł. Tylny tak jakby napęd, koło plus przełożenia i kasety mamy za sobą. Musimy na czymś siedzieć. No i na oryginalnym siodełku Woran nie będzie siedział, dlatego że udało mi się dzięki temu, że zakupiłem 2 lata temu już prawie Treka Domane AL aluminiowego. Jest tam siodełko, a tu wam napiszę, jak to siodełko się nazywa, jakoś Verso coś tam. Do Fujiksona zakupiłem wyższy trochę model, jest dużo lżejszy od tego podstawowego, równie wygodny, po prostu anatomia tego siodełka pasuje pod anatomię mojego zadka. Nie męczę się na ultrasach, jeśli chodzi o moje dupsko. Tutaj siodełko kosztowało mi no niestety no 400, ale to siodełko będzie za mną szło już dalej, aż gdzieś tam je zasiedzę. Mamy na czym siedzieć, musimy teraz czymś kręcić. Też będzie o tym oddzielny odcinek. Moje mega zaskoczenie tym, jak działa korba Dura Ace. Nie dlatego, że ona sama jedzie, ale jej właściwości, ale to w innym odcinku. I tutaj wleciała korba Dura Ace. No i niestety zamknę oczy, bo korba kosztowała 1900 zł. Szczerze, nie licząc kół, nie licząc... Kurczę, no to jest w sumie rower stworzony pode mnie, więc w sumie głupi bym był, jakbym zaczął wymieniać, że to i to. Nie żałuję na to pieniążków, bo byłoby bez sensu, bo bym wymienił cały rower. Więc też ominiemy ten temacik, bo jestem zachwycony korbą Dura Ace za 1900 zł. Do tego czymś tą korbę trzeba rozruszać, tak? I mamy tutaj SPD SL Ultegry R8000 450 zł. No tutaj też jest taki, powiedzmy, że trochę lżejszy od 105, od tych zwykłych. No i to, że możemy zdjąć korpusy, bo następną sprawą jest pomiar mocy w ugniataczach mocy Favero Asioma Duo Shi. Dlatego korpusy z Ultegry tam pasowały, więc bardzo fajnie się to zgrało. No i tutaj chyba taki w sumie trzeci największy wydatek w tym rowerze, czyli pomiar mocy 2800 zł. Mamy teraz czym napędzać, mamy na czym siedzieć. Teraz musimy z czegoś pić, czyli koszyczki karbonowe, w sumie ważne, nieważne, ale są w zestawie. Karbonowe elity, one tam ważą chyba 14 gram sztuka. Ogólnie ich teraz nie polecam, bo po prostu pękły, ale jeszcze działają. Kosztowały mnie w sumie 160 zł, tam 80 zł za sztukę. Lecimy dalej, tutaj sobie patrzę, mam ściągaweczkę rowerka i co my tutaj mamy? Mamy teraz kierownicę. Dlaczego kierownicę? Bo standardowo w rozmiarze 56 zazwyczaj jest 42 cm kierownica, aż Woran jest wąski w barkach. Nie wiem, czy znacie ten patent, jak dobrać kierownicę. Mierzymy sobie tutaj najszersze punkty tych, bo tutaj kości. I ja niestety jestem wąski, więc potrzebuję kierownicy 38 cm.
bo nawet już na 40 jest mi za szeroko. I co się dzieje? Bolą łokcie. Tu łokcie bolą. Tu. Bardzo bolą. I jest kupiona w tamtym czasie, jak ją kupowałem, to jeszcze za czasów Focusa, czyli 4 lata temu. No, w sumie muszę ją policzyć, tak? Bo sama się nie wzięła. Była zakupiona jako trochę freak, bo ciężko było dostać, 38. I była jakaś wyprzedaż i była jakaś lekka, bo ona tam chyba o 100 gram była lżejsza od tej standardowej. Ona kostowała tam nie 200, chyba 20 zł. Tak? Nie, 250. Tak, 250 zł. I tak, Moska nie będę liczył, bez sensu, bo jest mój firmowy, z własnoręcznie pomalowany szoso po szosie. A co, wrzucę wam zdjęcia jak malowałem. Teraz tak, co mam kierownicę? Pod kierownicą są żelki. Żelki pod owikę, które moim zdaniem dla ultrasów powinny być podstawą, nawet jak nie chcemy wydawać dużo na owikę. Te żelki powinny się tam znajdować. 70 zł dodajemy do tego. Owijeczka, którą też mam sprawdzoną przypadkowo, bo była też, kupowałem ją pierwszy raz w promocji. Nie bieściutka, nie wiem czemu taką kupiłem, bo to mega się brudzi. 3,2 mm grubości, 230 zł, tak, 230 zł za owijkę, ale uwierzcie mi, warto, bo możemy ją rozwijać, nawijać, rozwijać, nawijać, rozwijać, nawijać, jakieś modyfikacje robić i z tą owijką się nic takiego wielkiego nie dzieje. No i jedna z droższych, chyba też takich droższych, w sumie nie, chyba, patrzymy, tak, rower, koła są na drugim miejscu, korba, pomiar mocy, korba, no i tak, lemontka jest na piątym miejscu. Zrezygnowałem z oświetlenia i z licznika i z uchwytu, bo to już jest kwestia taka, no to nie jest rower, tak, tylko jakieś dodatkowe wyposażenie. I tak, lemontka kosztowała mnie bardzo dużo, 700 zł, też będzie o tym film. Dlaczego taka i dlaczego jest dużo lepsza od tych tańszych i dlaczego warto za nią tyle zapłacić. I plus do tego, przeraziłem się trochę, no ale zapłaciłem 200 zł za podkładkę po to, żeby podnieść lemontkę o 5 cm. Także taka to ciekawostka. No i kochani moi mili, sympatyczni widzowie, dochodzi nam tutaj moment podliczenia całej tej tutaj zabawy. No i jak człowiek liczy, to tak potem płacze, gdzie są pieniądze z konta, ale to jest rower zrobiony pode mnie. To nie jest kupiony rower za tą kwotę i ja muszę wymieniać części, tylko rower jest tak jakby baza, jak mówiliśmy na początku, za 10 tysięcy złotych, 10 500. I dokładaliśmy rzeczy, które są nam potrzebne, są pod nas, po fittingu, po doświadczeniu z kolejnych wyścigów, a o tym, jakie rzeczy zostały zmienione względem tamtego roku, też będzie kolejny film. Także zamykam oczy, patrzcie się na łysinę. 25 575 zł. Czy to dużo, czy to mało? Teoretycznie wystarczyłby mi, gdybym się, nie mogę powiedzieć, że ścigał. Gdybym nie brał udziału w jakichś tam zawodach, to na pewno ten rower nie byłby mi potrzebny, a dlatego, że wkręciłem się w ten świat ultrakolarstwa, dlatego każda złotówka, która jest tutaj wydana, jest przemyślana. Ale o tym, jak mówiliśmy na początku, będzie kolejny film. Ja wiem, że od razu myślicie w głowie, woron, rower nie jedzie, trzeba mieć mocną nogę. No właśnie, i gdyby rower
inaczej, gdyby rower nie jechał, tylko noga, to nie byłoby tu takiej kwoty i tych rzeczy, które są. Także ja dziękuję, przepraszam za to, że się garpię, ale tu jest pozycja do lemontki, żeby było wygodnie przez 20 godzin pedałowania. Także tak wygląda cennik mojego rowerka. Dajcie znać, czy też macie rowery zrobione pod siebie, czy jeździcie na seryjnych. Jeśli dotrwaliście do końca, do tego momentu, napiszcie w komentarzu Fujikson przez G z kropką. Tak, bardzo ważne, G z kropką. I co, zapraszam na klub Strava, social media, łapeczka w każdą stronę, jest mile widziana. Dzięki, trzymajcie się. Hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!